Twój styl jest trendy, nie tylko co sezon. I tymi słowami zapraszam Cię serdecznie na dzisiejszy odcinek, w którym powiem Ci o takich dwóch sposobach na analizę swojego stylu na moim przykładzie i też przykładzie mojej klientki Ani. Także jeśli chcesz sprawdzić, czy te ubrania, które masz w swojej szafie, mają pozostać z Tobą jeszcze w tym roku 2023, zostań ze mną koniecznie. Zapraszam. Cześć! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat stylu. Ja mam na imię Agnieszka i jestem stylistką. Napisałam książkę Stylowa Królowa, a to jest mój kanał, w którym dzielę się z Wami moimi inspiracjami do tego, abyście też mogły budować swoją szafę spersonalizowaną. No i oczywiście świetnie się czuć każdego dnia w ubraniach, które na sobie nosicie. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to jest właśnie ten moment, aby kliknąć subskrybuj mój kanał. Chciałabym Cię zachęcić do tego, abyś właśnie teraz, kiedy jest początek roku, zatrzymała się na chwilę i dokonała ze mną takiego przeglądu swojego stylu. Mamy nowy rok, także warto sprawdzić, jak dalej rozwijać swoją szafę i jak wykorzystać jeszcze bardziej jej potencjał. Tym bardziej, że w poście ostatnio pisałyście, że to jest świetny pomysł, taki temat właśnie analizy swojego stylu. No i że będziecie w tym roku właśnie ten styl dalej rozwijały, odkrywały go. No i też macie w planach przeglądy szafy. A to jest właśnie taki fajny moment, żeby teraz sobie to sprawdzić, kiedy właśnie jest początek tego roku. No i oczywiście podam Wam takie dwa sposoby, w których możecie właśnie odnaleźć siebie, jeden trochę taki dłuższy, jeden trochę szybszy, żeby sprawdzić, w którym miejscu dzisiaj jesteś, żeby zobaczyć, jak dalej właśnie rozwijać ten styl i nadać mu taki też kierunek. No i będziesz mogła sprawdzić, czy te ubrania, które nosiłaś z zeszłego roku, czy nadal są dzisiaj Tobą, czy być może nie, bo jesteś już dzisiaj zupełnie kimś innym. I powiem Wam, jak dokonać też takiego przeglądu swojego stylu, żeby na chwilę się też zatrzymać i to sprawdzić, na moim własnym przykładzie oraz na przykładzie jednej z moich ostatnich klientek, Ani, której miałam przyjemność właśnie dokonywać ostatnio przeglądu szafy i też właśnie ją personalizować. Na moim przykładzie dokonanie takiej bardzo szybkiej, małej analizy, ale która jednocześnie też bardzo dużo Ci powie. To, co ja zrobiłam, to przeglądnęłam sobie wszystkie zdjęcia z zeszłego roku, które mam w telefonie. Mam ich dość sporo, dlatego że jak wiecie, też często pokazuję Wam różne stylizacje i też ubrania, różne połączenia. Także miałam w czym przeglądać. I to, co zaobserwowałam, to, że wybierałam w zeszłym roku ubrania, które nie krzyczą, które są bardziej klasyczne, które są bardziej spokojne. Jednocześnie stawiałam duży nacisk na jakość ubrań. I to, co zauważyłam, to najczęściej noszonymi ubraniami były marynarki, takie oversize'owe. I tą marynarkę, którą na przykład mam dzisiaj, to jest lekki oversize, dlatego że to jest rozmiar M, czyli ja noszę S-kę, a to jest M-ka, czyli nadal jest dzisiaj też ten oversize. No i wybierałam też bardzo często basic'i, czyli takie podstawowe ubrania, z których bardzo szybko można stworzyć zestaw. To są na przykład t-shirty, albo właśnie topy na szerokich ramionczkach, albo po prostu body. Kolory to były głównie kolory takie spokojne, beżowe, kolory ziemi, ale też jeden kolor taki dominujący, który bardzo lubię, taki morski, niebieski, też turkusowy czasami. I tak samo też Ty u siebie możesz sprawdzić na podstawie zdjęć, jakie ubrania nosiłaś najczęściej, jakie kolory się powtarzały, co możesz zaobserwować, co właśnie jest takie powtarzalne u Ciebie w Twoich zestawach, w Twoich stylizacjach. I to będzie dla Ciebie dużą podpowiedzią, jakim mniej więcej stylem, czy jakie ubrania też w zeszłym roku wybierałaś.
I czy nadal teraz, w tym roku, 2023, chciałabyś je zostawić? Dlatego, że ja będę zostawiała te ubrania z pewnością marynarki. Nie pamiętam w ogóle, kiedy nie nosiłam marynarek. Dlatego, że bardzo często chyba jestem kojarzona z marynarkami i okularami, bo ja marynarki uwielbiam, one są dla mnie bardzo wygodne i ja je też noszę tak naprawdę na co dzień. Jednocześnie to, co chciałabym właśnie wprowadzić, czyli też możesz pomyśleć o tym, co chciałabyś dołożyć do tych ubrań, żeby nadać im takiego odświeżonego stylu, żeby nadać im kierunek dalszego rozwijania Twojego stylu do tych ubrań, które już masz, które lubisz i które zostawiasz z zeszłego roku na ten rok, żeby właśnie dalej tą szafę rozwijać, personalizować i też rozwijać ten swój styl i dzięki temu też wykorzystywać jak najbardziej potencjał swojej szafy. Ja będę w tym roku na pewno dokładała jeszcze do tych marynarek, topów, basiców trochę więcej skóry. I też dodam na pewno duże właśnie kolczyki, jakąś większą biżuterię, która będzie taką kropką nad i. Myślę o tym też, żeby dodać jakiś kolor. Jednak to nie będzie to, co na przykład nosiłam jeszcze jakieś 3 lata temu, bo 3 lata temu byłam bardzo, bardzo kolorowa. Miałam marynarki jeszcze w kwiatki, w różne wzory i było tego koloru bardzo dużo. Jednocześnie myślę o tym, żeby wprowadzić kolor, ale jako taki jeden mocny kolor, akcent kolorystyczny w danym zestawie, w danej stylizacji, na przykład jakiś neonowy, nie wiem, może zielony czy też różowy. Ty pomyśl o tym, co chciałabyś dołożyć do tego stylu, żeby go dalej rozwijać w tym roku. Daj mi znać w komentarzu koniecznie takie 3 rzeczy, przynajmniej 3, które zabierasz ze sobą z zeszłego roku na ten rok i co będzie takim dodatkiem, co odświeży i dalej będzie nadawać kierunek w rozwijaniu Twojego stylu. I też serdecznie Was zachęcam do tego, żeby zobaczyć moją całą playlistę Odkryj swój styl, dlatego że tam jest kilka filmów, w których też opowiadam i daję mnóstwo wskazówek do tego, jak można odkryć swój styl, jak z nim pracować i jak go też nazwać. Zostawię Wam link w opisie, jak i oczywiście tutaj też u góry. I teraz drugi sposób na analizę Twojego stylu, na taki przegląd, kiedy masz właśnie więcej czasu, który możesz zrobić podczas takiego przeglądu samodzielnego szafy. I tutaj powiem Ci też na przykładzie właśnie Ani, której miałam przyjemność taki przegląd szafy, personalizowanie szafy przeprowadzać. I przeglądając ubrania, Ania je przymierzała i sprawdzałyśmy, jak się Ania w nich czuje. Ania sprawdza, o tym mi też mówiła. No i to jest bardzo duża różnica pomiędzy tym, kiedy przeglądasz tylko ubrania, a tak naprawdę je przymierzasz. I to jest to, co potrzebujesz zrobić podczas przeglądu szafy. Nie tylko przeglądnąć ubrania, to zostawiam, a to oddaję. Ale bardzo istotne jest to, żeby przymierzać ubrania po to właśnie, żeby sprawdzić, jak się czujesz. I Ania sama tutaj też zaobserwowała, że jej styl się zmienił, dlatego że te ubrania, które już w swojej szafie miała, w większości nie pasowały już do niej stylem, czyli tym, kim teraz jest, jaką jest kobietą, jak się pięknie rozwinęła, dlatego że zależało jej też na tym, żeby ten styl obecny, który teraz właśnie sobie rozwija, był bardziej kobiecy, taki bardziej dojrzały, bardziej stylowy i w Ani szafie właśnie zaobserwowałam, że było bardzo dużo takich sukienek dziewczęcych, bardzo dużo kwiatków i fasonów też różnych dziewczęcych, gdzie tutaj właśnie zamieniłam połączenia tych ubrań. W większości sukienek z Ani szafy się pozbyłyśmy. Jednocześnie te, które zostawiłam, nadałam im takie inne połączenia, które właśnie były bardziej stylowe, bardziej dojrzałe, bardziej kobiece, zupełnie inne, tak jak Ania powiedziała, gdzie myślała, że w ogóle kompletnie z jej szafy nic nie stworzymy, a stworzyłyśmy naprawdę dużo zestawów. Także takie nadanie właśnie sukience
spódniczce, czy też właśnie bluzce zupełnie innego połączenia, może zmienić też ten styl. Dlatego, że czasami jest tak, kiedy przymierzasz, że czujesz, że to już nie jest dla Ciebie, a czasami jest tak, że nie do końca, to wystarczy po prostu stworzyć inne połączenie niż do tej pory i już ten styl będzie odświeżony takim ubraniem, o którym gdzieś tam wcześniej myślałaś, ale jeszcze na to nie miałaś odwagi. Spróbuj go właśnie u siebie też dodać, stwórz takie nowe połączenie i to już będzie nadanie nowego kierunku Twojemu stylowi i też takiego dużego, fajnego odświeżenia, idealnego na nowy rok. Czyli jeśli robisz przegląd szafy, przymierzaj ubrania, sprawdzaj, jak się w nich czujesz, sprawdzaj, co możesz dołączyć, aby stworzyć nowe połączenia, żeby nadać taki nowy kierunek Twojemu stylowi, żeby dalej go też rozwijać i wykorzystywać potencjał Twojej szafy. I jeszcze jedna bardzo ważna wskazówka, dziewczyny. Jeśli teraz będziecie samodzielnie wykonywały przegląd szafy, to zwróćcie uwagę na rozmiar ubrań, który macie w szafie. Dlaczego? Dlatego, że nadal jeszcze bardzo często obserwuję u dziewczyn, kiedy właśnie przeglądam szafy, to jest taka tendencja do kupowania za małych ubrań, bardzo dopasowanych, bardzo obcisłych. A wtedy, kiedy chcemy wyglądać na elegancko, ale też trochę tak na luzie, to fajnie jest, kiedy te ubrania właśnie mają więcej luzu, one mają więcej powietrza, układają się same swoim życiem. Nie są tak mocno obcisłe i dopasowane. Oczywiście basiki, jakieś takie właśnie body, coś pod marynarkę, czy pod sweter, to jest coś innego. Jednocześnie to, co masz takie właśnie na wierzchu, jak marynarka, płaszcz, czy też sweter, bluza, to fajnie jest, kiedy to jest też luźniejsze. Dlatego teraz, kiedy pójdziesz na zakupy i będziesz chciała coś sobie kupić, zabierz do przymierzalni ze sobą standardowy rozmiar, który zawsze nosisz, na przykład S czy M, i drugi rozmiar, jeden większy. I przymierzaj i sprawdzaj różnicę. Mówiłam, że do lekko luźniejszych ubrań też na początku jest taka blokada, trudno się jest przyzwyczaić, jednak kiedy zaczniesz na to zwracać uwagę, sama zauważysz, że te ubrania jednak lepiej leżą, lepiej się prezentują, jest elegancko, nadal wygodnie i nadal na luzie, ale nie za małe. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek będzie Wam pomocny w takiej analizie i przeglądzie Waszego stylu. Napiszcie w komentarzu, jakie 3 ubrania ze sobą zabieracie do tego roku i co dokładacie nowego po analizie Waszego stylu. No i oczywiście, jeśli odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę do góry, komentarz. No i oczywiście bardzo będzie mi miło, jak polecicie także go Waszej przyjaciółce, koleżance. A jeśli chciałobyście też skorzystać z mojej indywidualnej pomocy, to zapraszam do rozmowy. Link zostawiam Wam tutaj u góry też i w opisie tego filmu. No to co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Uściski, Agnieszka. Pa, pa. Także napisałam się. Także... I autorką książki! Tak. Oraz dobierania ubrań dla siebie. Patrz, ile je, nie?